Siemano. Z tej strony Kumcio. Tak jak prawie co sobotę jedziemy do wuja znowu pomóc. Kończymy rury szlifować i malować z poprzedniego vloga. I zobaczymy, co się jeszcze znajdzie. Bo na pewno coś do roboty się znajdzie. Na pewno planem dziś jest skończyć te rury, żeby już były gotowe. Mieliśmy kończyć je wcześniej, ale był taki przymrozek, że nie dało się tych rur w ogóle przenieść. Przymarzły chyba trochę. No i za zimno było, żeby siedzieć w tym garażu, nawet przesady, nie? Na opartego wokół to zrobił to ile? 3 rury czy 4 zostały? 3 chyba. No, ale stwierdziliśmy, że to przełożymy sobie po zimie. Dzisiaj za koniec, no, niecieplej, bo jeden stopień, ale jest dopiero 9. Powinno być za jakiś czas cieplej raczej, nie zapowiadając się już takich mrozów. Na sam tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj będą nagrywane 2 vlogi. Jeden u wuja, drugi jak mi się uda i zdążę wrócić, to z nowego nabytku, dlatego specjalnie tutaj sobie drona uszykowałem. Z nowego nabytku Mateusza. Zobaczycie na odcinku, nie będę nic zdradzał. Na pewno maszyna, która będzie bardzo przydatna na gospodarstwie, bo nie ma co się męczyć. Zwłaszcza, gdy Mateusz ma pola trochę już dalej niż tylko w obrębie swojego domu. No i ta większa maszyna by się naprawdę przydała, nie? To akurat dobry zakup w dobrych, bardzo dobrych pieniądzach, że tak powiem, bo naprawdę cena to jest śmieszna, ale to dowiecie się w następnym vlogu. Zobaczymy, będę musiał dzwonić do Mateusza, co i jak z tym wyjdzie. Chciałem nagrać zjazd z lawety, ale mówię, tu do wuja jadę, a nie wiem, nie z Niemczech do Mateusza, bo już późno było jak wróciłem i nie chciałem go już tam budzić, nie? Wiadomo, rano to trzeba chlewa napaść, wydoić i tak dalej, nie? Może być trochę ciemno, ale akurat przyszedłem, zapomniałem, że wczoraj była dostawa. Tutaj mamy rzepaczek elegancki do byków, ja zaraz wam podświetlę. O, rzepaczek ładny. A tu chyba będzie albo nie kukurydza, albo drugi worek z rzepakiem. Nie wiem, zobaczymy. Nie, drugi worek z rzepakiem. Taki w miarę. Podetnijcie ręką, jakąś tam oleistość na pewno ma. Tutaj też słabo będzie widać. Młodzieży się pasie, nie? W kącie siedzą. Big bagi, a tu jest chyba otręby. Ale taki odpad rzepaczany mogę wam serdecznie polecić. Tania alternatywa dla zwykłego rzepaku. I działa podobnie. W sensie do krów słyszałem, że też używałem, ale do byków to jak najbardziej, bo w tych czasach, gdzie rzepak jest, dokładnie już nawet się nie orientuję, po ile jest tam na tym. No ponad 2000 może za tonę. No to jest. A takie coś jest, z tego co wiem, sprzedawane w okolicach od w granicach 7 do 800 zł, nie? Więc biznes jak najbardziej opłacalny. Kukurydza też mniej więcej 6,5 do 7,5 stówy, nie? Tutaj chodziła. Nie wiem, czy to jest opisane, że tu jest to na 50, to jest to na 160. No nic, czekamy za młodym i będziemy rury przenosili. Widzimy się później. Puścimy na dół. Zatęć poślady. No jak nie trzeba wymieszać gości, przecież to jest kultura. No nie. Przecież pa taki glut to jest. No to zobaczcie, tam to jest połowana. Do zmieszania. Nie wiem, czy coś widać, najwyżej nie będzie widać nic na kamerze. Najwyżej. Co? Nie, nie dodałem nic. Tam też ciężko czasami. Kiedyś chciałem coś dodać, ale... Okej, let's go.
Coś posz. Synek, synek. Matka ćpierze, wiesz? Ale wiaterek lekki jest, ci powiem. No i bardzo dobrze. Lakier wybieje. Taki drogi lakier za 500 to kurwa. No i tak jest skurwiony za ten błotnik, kurwa. Najdroższy lakier do 60 w okolicy. 4,5 stówy na błotniki i maskę całą, aby lakier. No, ale czarna farba na korpus to była tańsza. Ta. Wtedy. Najlepsze były felgi wtedy podkładem, pomalowaliśmy je. Eligancko. No, za jasne na moje trochę. Ale też ładny kolor. Ale on tu był ten. Tu robiliśmy na tym wtedy tam. To w błota wtedy nie było. No, gdzie wysłodki. Nie, trochę tu bliżej, bo wtedy jeszcze zdjęcia gdzieś mam. Jak było robione. A co się wypowiesz o remoncie Joker Farmów, Jundira? Uszczelka niby coś, nie? Bo widziałem, że tam korbanki. Tam bym się zdaje, tego nie zrobić. Gdzie to? Wtryski, kurwa, to już do mechanika w takim ciągniku. Czekaj. Ale że musi chciał jeść tyle? Żeby się osobiście nie chciało. Ale powiem ci, jak oni mają... No może Kazik nie chciał się podjąć, że to jest jednak nowy ciągnik. Ale nie, no na przykład do tego... Czekaj, jak oni mają agrosieć? No ale oni z korbankiem nie dość, że dobry kontakt mają, kombajn kupują, przecież mają kupione od niego, czy kupione chyba. Od niego, no to już. No bo on jest, ostatni odcinek jest, on jest schowany tam u tego kolegi, co ziemniaki ma tam. Stoi w takim starym popegierowskim, co mieli kiedyś, on gadał tam, nie wiem, Niemcy mnie. I wtedy, no jak wiata będzie, to na pewno, ta wiata to mi się przydała trochę, nie? Ale widać, że teraz ten Adrian jakoś tak... No ktoś musi przejąć gospodarkę, nie? Skończyły się lata młode, nie? Ciebie też to czeka, ty się nie przejmuj. Pierwsze co to... 64-30 premium. Pierwsze co to, ty najpierw szukaj hektarów, a nie ciągnika, bo później będzie przejebany szukać. Chyba, że od Jaca sobie załatwisz, to wtedy już może będziesz myślał coś. Zobaczymy. Takie ładne kawałki. Kurwa. Wtedy orali, Mateusz? Mateusz wtedy był, a wy... Nie, czekaj, co? No, wy chyba oraliście? No, bo my tu zwujemy... No, ale my oraliśmy. Jak gnój woziliśmy, nie. Co to było, jak wy oraliście? Nas wtedy nie było i później zwujem przyjechałem. Aha, no, my oraliśmy. Tak, bo wyście byli przeprowadzali. A, faktycznie, no. My się tu bawiliśmy i później do was jechaliśmy. Widziałeś, nie za domem. Przecież tam jest skała, kurwa, a nie ziemia. Wyglądało na świeżo, jak było przyjechane agregatem. Ja co praca. A później to jest tam ta piaskowinka była. No to jest, jak to jest. Tu się piasek wyora, tam się piasek wyora. Mateusza też jak oraliśmy. Ej, a Mateusza 60 u Krzycha na serwisie jest. Już nie zabrał, a mi wysyłał ostatnio. A co on tam, serwis tylko, czy co on tam robili? Nie, bo akurat Krzychu mi nie pisał, co, to już się też nie pytałem. A mi wysłał zdjęcia 60 i pyta się, kogo to. Mówię, kurwa, nie wiem. Później patrzę, mówię, że ten... Coś tam pisał jeszcze i... Kurwa, tak później patrzę, mówię... Że Mateusz miał taką żółtą z kabiną i z turem, bo on nie poznawałem. Mówię, ja Mateusza. Ja, że zgodny. A wspomaganie to mi wysyła, bo widziałem, że jest tam ten, miał zrobione już. Z bizona. Na arbitro. Z turem to fajnie mu się wydaje. No teraz, no bez wspomagania z turem to jednak, wiesz, to już w dzisiejszych czasach to ciężko, jak po tych wszystkich presach, nie? Ale pierwszy raz, jak zaczęliśmy to się kręci, nie? Ale później zaczął, nie? Kto? Mateusz? Tego są w poramoncie i zaraz wtedy do kościoła, nie? To przyczepa wyciągnął kurycę, nie? Do Junka, no. Jaśka, czy.
Kurde, przecież ten Ferguson z tym wspomaganiem. Ja bym nie widział go bez wspomagania. Ja bym nie chciał nim. Bo weź, jak na przykład wczoraj tonę 300 podniósł, nie? Pól obroty. Tonę 300, bo tona 150, bo były... Tona 150 jest, a ten drugi jest tona chyba 350, jeśli się nie mylę. Czy na Big Bagach pisze, jakie są oznaczenia? Ale on ma tłoki wzmacniane. Chuj, że tur jest powyginany, bo on już był wcześniej powyginany, więc to i tak nic nie zmienia. No, także jak widzicie, stawiamy rurę, żeby była już pod konstrukcję. A trzeba iść teraz pod mądre drzewo tak zwane. Sprawdzić poziom, żeby równo przyspawać w miarę. 4.30, 4.30. Może mnie nie być słabo słychać, bo wiatr wieje tu jak nie wiem, jest odsunięte, ale... No, sąsiednio Holandem jedzie. Szurek. Do przodu musi iść pewnie. Ale on to ona musi być na samej krawędzi. Chodź tu. Za tym? No to pod spód tu musisz coś włożyć. Żeby przyspawane było. Czekaj, bo to tak... Szymon, zajdź po sznurek, wiesz gdzie stoi? Ej, Szymon, we wiaderku, po tamtych cieloku, przy płocie stoi sznurek, we wiaderku. Zobacz teraz. Przy tej bramie duże. No stoi na tym. O kurwa. Za mocno? Sprawdź. Na pewno za mocno. Jak chuj jest za mocno wychylone, za duże. Gdzie musi iść do przodu, nie? Tam. Tu. Tak, teraz. Tak bym musiał dostać. No, no nie pięć, kurwa. No ale górą ucieka cały czas, bo z tyłu nie masz zaparcia. Dobra, trzymaj tak. Kurwa, no czemu go kupujesz? No go trzymał w miejscu, ty go teraz przesunąłeś. Ale poczekaj, no bo się będzie równo z krawędzią. Dobra. Czekaj, a ma to coś sprawdzić. Sprawdź jeszcze raz to. A co tu trzeba? Na tym trzeba. No ale sprawdź, jest równo. Napnij go trochę na mnie. O, tak. No bo wtedy było za mocno trochę. Kurde, nadepinowy. Teraz się nie zabije. Z mocy. Giglo, nie? Co mnie nie zabije, to nie wiem. Jeszcze nie giglo. Wiesz, że to jest najgorszy pomysł, jaki teraz jest, nie? Spawanie wiatru. To dopasowałeś jakąś flaszkę? Ty będziesz pompował czy ciągnął? Ja będę pompował. Czekaj. To już chcę łapawiczki, wariacie. Czekaj. No. Dawaj. Było ciężko idzie. No to dobrze, będzie smart stary powodzić. To jest wszystko, no. Śrubka ci wyleciała, nie wiem czy widziałeś. Bierz ją, żeby zaraz nie było. No, próbuj. Ja nie mogę skakać. Trzeba po tym. Nie zero, ta stopa się wydnie. Kurde, nie jak mogę. Dawaj jeszcze raz. Dobra, może coś poleciało. Nie mam czasu pompować. Czy ci powiedziałem, że masz pompować? Tu zaro... Nie jest wolne. Prób. Nie. Nie. Kurwa, jak to jest. No ale co jest? Chujowo kalamitkę okręcono tam, to dawaj. Wsadź jak wychodzi, dawaj. Czekaj. Dobra, tak. No to sobie nasmarujemy się. Dobra, to. Hergaja, idź. Okay. Bierz. Ciągnij. Kurwa, widzisz jak moje ręce wyglądają?
Dostałeś nowe. No już mam nowe. Nie trój się. Tu nigdzie nie trzeba dać, nie? Dobra. Dobra, zniak. Taka sytuacja. No nej, tu są te kalamitki tu. O nej. O nej. Czekaj. A no bo tu trzeba małą tą odnieść. Tenis trzeba ją odnieść, bo tu nie dojdziemy. Czekaj jeszcze tu. Dawaj. Dawaj, masz drobnicę fajną. No, dawaj. Pytałem się, ale nie słyszałem w ogóle, co majster mówi. Oczywiście, o ile będzie, ale tak chyba jeszcze dzisiaj nie będzie chodzić, bo chłodnicę trzeba założyć. Zresztą chłodnicę założyć to nie jest coś takiego. Dobra. Gdzieś jeszcze? Wszędzie chyba, nie? Tu też są na kalamitki, które nie ma. Dawaj, tu tak. Zresztą smarowanie będzie dodatkowe. Tu z tyłu coś jest? A to też można od razu na raz. Tam wiesz, tak. Zresztą on nie jest rozkręcany, nie? Już? Ale szpikule, to się powiem, że dobra sprawa jest. No to mógł być trochę już lepiej ten. No trochę już pospawany. Taki stary tam odwiozi. Wiesz, ile on kosztował za rekipel? Co? Przodek nie, bo trzeba tamtą, bo tu nie wejdzie. 420. Bo tu nie dojdziesz. Tam. Bo jest za duży ten. Co ty chcesz patrzeć tam? Nie, no dobra. No, także tak kończymy. Młody wjeżdża do garażu. Słup z daleka widać postawiony. Będziemy kończyć na dzisiaj. Jeszcze raczej nic nie będziemy robić. Mówię, jeszcze zgram pliki sobie, jeszcze w domu na spokojnie, pojadę do Mateusza i może coś nagramy z nowego nabytku. Zobaczymy. Więc dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. Co to za wariat jakimś Volvem podjechał? Burżuazja tego typu. O, niegrzecznie. O, chyba ucieka.